Dominik urodził się w Cannes w Hiszpanii około roku 1000. Jego rodzice pochodzili z podupadłej rodziny szlacheckiej. Jako młodzieniec wstąpił do benedyktynów. Kiedy otrzymał święcenia kapłańskie, opuścił klasztor i zamieszkał jako pustelnik w grocie w górach Sierra de Cameros. Około roku 1030 powrócił do benedyktynów, tym razem do San Milan della Cogolla, gdzie niebawem powierzono mu obowiązki mistrza nowicjatu. Po pewnym czasie został wybrany przeorem. Opuścił i ten klasztor. Wydawało mu się bowiem, że zakonnicy mają tu zbyt wiele wygód. Udał się do klasztoru świętego Sebastiana w Silos. Kiedy tylko tam przybył, król Fryderyk mianował go opatem. Dominik zabrał się zaraz do przeprowadzenia reform na wzór opactwa w Cluny. Bóg pobłogosławił dziełu. Szybko pomnożyła się liczba zakonników. Opat naprawił walące się zabudowania. Urządził wielkie skryptorium do przepisywania tak bardzo potrzebnych ksiąg. Niektóre ze sporządzonych tam iluminowanych rękopisów można podziwiać w British Museum. Skutecznie działał na rzecz jeńców chrześcijańskich, pozostających w niewoli u Maurów. Ubogich ludzi zajął rzemiosłem, które równocześnie było zapleczem dla opactwa. Zostawił klasztor zasobny, promieniujący dookoła wysoką kulturą, a nade wszystko z dobrym, zakonnym duchem. Zmarł 20 grudnia 1072 roku. Kronikarz pisze, że przy jego grobie działy się cuda, dlatego biskup nakazał przenieść uroczyście ciało opata do kościoła opactwa w 1076 roku. Kult Dominika z Silos stolica apostolska zatwierdziła w 1720 roku, zaś w roku 1748 jego imię zostało wpisane do martyrologium rzymskiego. Kult świętego jest żywy w Hiszpanii po dzień dzisiejszy. Ku jego czci wzniesiono dziesiątki kościołów. Wśród cudów i łask otrzymanych za pośrednictwem świętego Dominika wspomina się między innymi to, że błogosławiona Joanna z Azy uprosiła sobie syna. Z wdzięczności nadała mu imię Dominik. Był nim święty Dominik Guzman, późniejszy założyciel zakonu kaznodziejskiego, Dominikanów. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Dominik wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Thank you.